Zastanawiasz się, w jaki sposób podejść do procesu wyboru nazwy dla nowej marki? Jeżeli tak, to właśnie o tym będę mówił w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków. Moim gościem jest Konrad Buraczewski, który jest najlepszym moim zdaniem ekspertem w Polsce od wyboru nazw, gdyż miałem okazję z nim już kilka razy współpracować i za każdym razem imponowało mi to, w jaki sposób on ma rozpisany proces wyboru nazwy, jak można poukładać tak kreatywny, wydaje się, proces, więc o tym będę też z nim dzisiaj rozmawiał. Zaczynamy. Cześć Konrad. Cześć Dawid. Wreszcie udało nam się spotkać, żeby to nagrać, bo mieliśmy tutaj różne dotarcia ze sprzętem, więc cieszę się, że będę miał wreszcie okazję z tobą porozmawiać o namingu. Jakbyś na wstępie krótko powiedział, czym się zajmujesz? Jasne. Przede wszystkim dzięki za zaproszenie do Strategicznych Piątków. Ja zajmuję się tworzeniem nazw dla firm, marek i produktów. Prowadzę blog dobreimifirmy.pl, gdzie nazywam firmy po imieniu i można powiedzieć, że pokazuję, jak budować silne marki z pomocą chwytliwej nazwy. Okej, super. I teraz tak, pierwsze pytanie, jakie przyszło mi do głowy, jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to jest, jakie twoim zdaniem, jak duży wpływ ma nazwa marki na marketing? Nie? Bo ty trochę żyjesz jakby z takiego przekonania ludzi, że to jest istotne, że to jest ważne. Nie? Bo widzę różne grupy klientów, niektórzy myślą, że to jest turbo ważne i stawiają na to bardzo mocno. Niektórzy to totalnie olewają i tam wymyślałem imię, nazwisko, coś tam. I wiesz, nazwa branży. Spółki też zdarza się, że nazywa się jakby bez przykładania większej wagi do tego. Jak myślisz z twojego doświadczenia, jak duże ma to znaczenie i może też kiedy ma znaczenie, a kiedy ma trochę mniejsze? Jasne, no tak, zajmuję się namingiem, więc szaleńcem byłbym, gdybym powiedział, że to nie ma znaczenia, ale jednocześnie no, nie mam zamiaru ani tobie mydlić oczu, ani moim klientom też nie mydlę oczu, twierdząc, że nazwa sama w sobie sprzedaje. Tak? Nazwa sama w sobie nie sprzedaje. Nazwa może ułatwić sprzedaż, zainicjowanie sprzedaży, zainicjowanie kontaktu, może wspierać budowę marki, ale jako tako nie sprzedaje, prawda? Jakby nazwa pełni inną funkcję, jakby przede wszystkim nazwa powinna coś powiedzieć na temat firmy, na temat tego, czym firma się zajmuje, co klientowi może ta firma zaoferować. Może odwołać się do wartości reprezentowanych przez firmę, do profilu działalności, tak, do korzyści stojących za ofertą. Jest to dosyć szerokie spektrum, tylko jak słusznie wspomniałeś i zauważyłeś, no sami właściciele, przedsiębiorcy szukający dla siebie nazwy rzeczywiście dosyć szeroko to interpretuje, no i w ten sposób powstają tego typu nazwy jak Marbut, prawda, Tombut czy Szwagropol, ponieważ z punktu widzenia przedsiębiorcy jemu wydaje się ważne, żeby powiedzieć, że nazywa się Marek, prawda, i jest w branży budowlanej, czy ma fajnego szwagra, jest z Polski, więc Szwagropol i tak dalej, prawda. No nie tędy droga. Nazwa powinna być symbolem firmy, a nie opisem działalności. Powinna odwoływać się do samego rdzenia działalności, do tego, co kluczowe i najważniejsze. To jest jakby istotne, żeby spróbować oddzielić to, co jest istotne, to, co jest najważniejsze, to, co z punktu widzenia oczywiście klienta, a nie z punktu widzenia przedsiębiorcy, bo też często właśnie ludzie szukający dla siebie nazwy, przedsiębiorcy, czy jeszcze nie przedsiębiorcy, dopiero startujący, przedsiębiorcy popełniają ten błąd i bardzo czasem na przykład zależy im na tym, żeby swoje imię i nazwisko utrwalić w nazwie, prawda? No bo często otaczają nas marki, które rzeczywiście bazują na imieniu i nazwisku, czy to samochodowe, czy wiele, wiele innych, prawda? Tylko zauważ, że z punktu widzenia odbiorcy samo nazwisko nic nie mówi, prawda? Zupełnie nic nie mówi o tym, czym firma się zajmuje, co może dać fajnego klientowi, w ogóle, czy jaki to jest profil działalności. Więc kluczowe ma znaczenie to spojrzenie z punktu widzenia odbiorcy. Nazwa ma być dla niego, prawda? I to jest jakby istotne, więc nazwa nie sprzedaje, nazwa może zainicjować sprzedaż i to jest właśnie ten drugi element ważny przy tworzeniu nazwy, że nazwa może przyciągnąć uwagę, tak? Sprawić, że wyróżni się z tłumu podobnych do siebie innych nazw. Tak? No zobacz, z jednej strony masz przykładowo ten wspomniany Marbut, Tombut, Dachbut, Glazurbut, a z drugiej strony masz Glazurowe Wybrzeże, prawda? No nazwa, która w fantastyczny sposób działa na wyobraźnię, od razu, a zarazem od razu wiadomo, o co chodzi, prawda? Bo jest glazura, jest firma glazurnicza. No ta nazwa ma to coś, prawda, co sprawia, że to ona się wyróżnia. Więc idąc dalej, bo to jest jakby kolejna jakby funkcja właściwie dobrej, chwytliwej nazwy, taka nazwa pomoże potem łatwiej, możemy ją odtworzyć z pamięci, tak? No bo utrwaliła nam się w pamięci, zakotwiczyła,
więc możemy ją łatwiej odtworzyć. Oczywiście ktoś powie, no okej, ale przecież jak ktoś mi powie o jakimś o motocyklu, to od razu przypomina sobie nazwę Harley Davidson, prawda? No ale to nie wynika z tego, że ta nazwa ma w ogóle jakąś fajną urodę fonetyczną czy coś w tym stylu, prawda? Bo to jest zwykły zlepek dwóch amerykańskich nazwisk, tylko wynika to ze zbudowanej latami marki. Natomiast na początku działalności, kiedy jeszcze nie ma marki, no bo dopiero ona powstaje, rozwija się, buduje, jest sama nazwa, prawda? Więc ta nazwa może być właśnie tym wyróżnikiem, który będzie budował tą markę i sprawiał, że ona sobie, że przypomnisz sobie tę nazwę, odtworzysz ją, na przykład gdy będziesz chciał wrócić do danych, do usługi tej czy innej firmy, bądź polecić ją komuś innemu, prawda? Więc musi coś powiedzieć, musi przyciągnąć uwagę, wyróżniając się z tłumu i dzięki temu sprawi, że za chwilę sobie o niej przypomnisz, żeby polecić ją komuś innemu. Tak to wygląda. Super. To teraz mam takie pytanie, a jak często ludzie do ciebie przychodzą ze spisaną na przykład strategią marki albo komunikacji, albo jakimkolwiek pomysłem takim, że ty dostajesz coś, co tobie pomaga? Nie? Nie mówię, że dostajesz to na etapie briefu, który pewnie masz i wysyłasz, o tym też zaraz pogadamy, tylko jak często się spotykasz, że ktoś ma jakąś strategię? Jasne, no to tutaj można podzielić klientów na dwóch, takich, którzy mają strategię i takich, którzy nie mają, prawda? Taki najprostszy podział, a teraz bardziej, że tak powiem, poważnie, no zazwyczaj ze strategią przychodzą więksi gracze, duże firmy, które na przykład szukają jakiejś submarki, tworzą nowy brand, jakoś szukają jakiejś marki parasolowej, to oni no, dysponują strategią, dysponują różnymi rozmaitymi insightami, naprawdę bogatą dokumentacją, której można korzystać, rzeźbić i gdzieś między wierszami szukać tych inspiracji. Z drugiej strony mamy małych przedsiębiorców, często jednoosobowe firmy, które no, nawet w ogóle mi przez myśl nie przyszło, żeby na tym etapie szukać, myśleć na strategię czy tworzyć strategię, tak? Muszą mieć nazwę, no bo firma może no, nie mieć strategii, może nie mieć strony internetowej, nie mieć profilu na Facebooku, ale nazwę musi mieć. Nawet jeżeli nazwiesz się bez nazwy, to i tak to będzie nazwa, prawda? Więc, ci mniejsi zazwyczaj. No zazwyczaj, praktycznie w ogóle nie mają, nie dysponują tą strategią, więc no, siłą rzeczy więcej wysiłku kosztuje jakby wyciągnięcie od nich jakby kluczowych informacji, które pomogą wypracować kierunek do stworzenia tej czy innej nazwy. Jakby, no to jest jakby bardzo istotne, ponieważ jeżeli na przykład jest strategia, no to z tej strategii dużo wynika, gdzie firma czy marka na chwilę obecną jest w tym momencie, gdzie będzie za 5 czy x lat. Prawda? Natomiast jeżeli ktoś przechodzi bez tej strategii, no to ja muszę te od niego informacje spróbować wyciągnąć, a on przecież też nie zawsze tak wybiega w przód, nie zawsze wie, gdzie będzie za te x lat, a to ma istotne znaczenie. Dlaczego ma to istotne znaczenie przy tworzeniu nazwy? Ponieważ jakby to decyduje o tym, czy pójdziemy w stronę nazwy bardziej uniwersalnej, czyli takiej, która bardziej w ogólny sposób podchodzi do tego, czym firma się zajmuje, jakie produkty czy usługi oferuje, czy pójdziemy bardziej w stronę nazwy merytorycznej, takiej, której jasno wskazuje na konkretne produkty i usługi, które firma oferuje. Tak? Na przykład z jednej strony mamy Expander, która nie mówi nic o kredytach, prawda? Tylko mówi o rozwoju, szeroko pojętym rozwoju, które możesz jakby osiągnąć dzięki wsparciu tej konkretnej firmy. A z drugiej strony masz po prostu centrum kredytowe, tak? No jasno nazwane, że to są kredyty. Z jednej strony masz świat książki na przykład, tak? Gdzie wiadomo, że to są książki. A z drugiej strony masz Empik, tak, który to jest ciekawostka, bo samo słowo Empik, sama nazwa Empik rzeczywiście wywodzi się, to jest historycznie to jest taki skrótowiec, tam MP i H, P i K oznaczało prasa i książka, no ale dziś nikt tego skrótowca absolutnie nie rozwija, to się to jakby powstało jakby zupełnie niezależne, unikalne słowo. No i dziś w Empiku może kupić nawet opony samochodowe, prawda? Nie każdemu to jest, nie każdy się może jakby z tym pogodzić, ale jakby nazwa, skoncentrując się na samym temacie jakby samej nazwy, nazwa temu, że tak powiem, nie kłóci się z tym, prawda? W świecie książki kupowanie opon byłoby dziwne i nie na miejscu, prawda? Albo książki. Natomiast w Empiku nazwa nie kłóci się z tym, że możesz tam kupić praktycznie wszystko, więc to jest jakby istotny element, gdzie firma jest teraz, a gdzie będzie później, bo jeżeli ktoś wie, że będzie przez X lat tylko i wyłącznie oferował dany produkt czy daną usługę, no to taką nazwę możemy stworzyć, która odwołuje się rzeczywiście wprost do tego produktu czy tej usługi. Ale jeśli za jakiś czas będzie myślał o rozwoju, poszerzeniu oferty, to zauważy, że ten produkt czy usługa może być po prostu kulą u nogi i w tym momencie no, konieczny będzie rebranding. No, załóżmy, jest sobie nie pani Monika, która robi świetne muffinki, tak? I znajomi ją chcą namówić, że namawiają ją, słuchaj, otwórz działalność, zacznij to sprzedawać, zacznij na tym zarabiać. Jasne, no i jej sztandarowym produktem jest muffin, prawda? No to co?
przychodzi do głowy jako pierwsze, prawda? Muffinka, jakaś tam pani muffinka, super muffinki, coś w tym stylu, prawda? No i robi te muffinki, ale co jakiś czas przychodzi zlecenie, za zapytanie o jakiś tort, o coś innego, prawda? Nie same muffinki, ale również inne produkty. No i w tym momencie, prawda, nazywamy muffinkę. Oczywiście jakby ta muffinka no wskazuje na słodkości, to jest jakby jasne i oczywiste. Niemniej jest pewnego rodzaju ograniczeniem, które wskazuje, że ta pani tylko może robić muffinki, a niekoniecznie torty. No, często też na przykład przy inny przykład tego typu ograniczenia spotykam się na przykład przy przypadku działalności wedding planerów, bo często tego typu firmy, często są osoby jednoosobowe działalności, zaczynają właśnie od organizacji wesel i szukają nazwy i w tej nazwie siłą rzeczy umieszczają jakiś wedding, prawda? Coś tam Marvel Wedding i tak dalej. Ale po jakimś czasie ta działalność może niejednokrotnie ewoluuje w stronę niekoniecznie samych ślubów, ale innych eventów, tak? No, jakiś czas temu mieliśmy pandemię, prawda? Śluby były tam zakazane, zabronione i w ogóle, prawda? Więc to był też taki czas, kiedy tego typu firmy właśnie myślały o tym, co zrobić, żeby przetrwać, co zrobić, żeby w ogóle dalej funkcjonować. I wtedy też między innymi przychodziło im do głowy, okej, to zrobimy inne eventy, a w nazwie co jest? W nazwie jest wedding, prawda? Więc to jest właśnie ta istotna informacja, która może wynikać ze strategii i jakby ułatwia w tym momencie pracę, ułatwia wybór tego kierunku, czy to będzie ten uniwersalny, czy bardziej wskazujący na profil działalności, ale w przypadku no, tych mniejszych działalności no, nie zawsze są w stanie powiedzieć. Tak? No, takim chyba można powiedzieć moim ulubionym przykładem nazwy uniwersalnej jest Amazon, prawda? No bo dziś to jest jakby największa platforma, prawda? Sprzedażowa, największy marketplace, no ale zaczynała jako księgarnia, prawda? To była na początku księgarnia i Jeff Bezos jako jeden z pomysłów przy szukaniu nazwy rozważał Bookmal, czyli po prostu książkowe centrum handlowe, tak? Ta domena, jeśli dobrze kojarzę, do dziś przekierowuje na Amazon. No i teraz pojawia się pytanie, czy pod nazwą Bookmal ta marka, ten portal osiągnąłby taką pozycję jak dzisiaj? Oczywiście to jest tam teoretyzowanie, to możemy sobie tylko gdybać, niemniej no wysoce prawdopodobne, że w grę mógłby wchodzić rebranding, prawda, zmiana nazwy, no bo jednak Bookmal to wyraźnie wskazywało na książkę, a Amazon, no Amazon mówi o wszystkim. Oczywiście nie każdy przedsiębiorca potrzebuje aż tak uniwersalnej nazwy jak Amazon. Wracając do przykładu tam pani Moniki, tak, że nie musi tworzyć od razu nazwy typu Amazon, może po prostu mówić o szeroko pojętych słodkościach, a nie o niekoniecznie o samej muffince, prawda? Może, nie wiem, coś o mące, bo z mąki może zrobić i to, i tamto, i siamto, prawda? I ten produkt, i tamten, i port, i tak, to jest jakby podstawowy składnik wszelkiego ciasta, a nie o muffince. Czy o słodkościach może powiedzieć szerzej, a nie o samym konkretnym produkcie. Także co z strategią jest różnie. Tak można powiedzieć, że ci, co są więksi, ci, którzy zaczynają rozmowę od NDA-ek, to oni zawsze mają strategię, a ci, którzy w ogóle od NDA-ki nie pytają, to właśnie są tacy, którzy w ogóle nawet nie słyszeli, że coś takiego jak strategia. Myślę, że to jest kwestia posiadania po prostu, wiesz, jakiegoś działu marketingu, jakichś ludzi, którzy żyją marketingiem, a wiadomo, że właściciel JDG ma tysiąc innych spraw i on nie jest specjalistą stricte od marketingu, od strategii i tak dalej, nie? I też często nie ma środków, żeby ktoś mu tę strategię zrobił. I pewnie też nie ma czasu, żeby się wykształcić. Tak, tym bardziej, że często ci mniejsi, oni są, którzy się do mnie czy do innych agencji zgłaszają, oni są na samym początku tej działalności, prawda? I więc rzeczywiście to są jednoosobowe, tak jak powiedziałaś, jednoosobowe działalności, które mają na głowie wszystko, a od nazwy, bez nazwy nie może funkcjonować, no musi mieć tą nazwę, prawda? Strategię za jakiś czas może stworzyć i rzeczywiście warto, żeby stworzono, natomiast nazwa musi być i dlatego jakby jej szuka, nad nią się zastanawia, a zarazem to też jest jakby fajne, że gdzieś tam przychodzi mu do głowy, na przykład w branży budowlanej czy transportowej, że może jednak poszukamy czegoś innego niż z końcówką but czy z końcówką trans, prawda? No bo jakby gdyby, bo jednak często sami ludzie sobie idą, szukając sami nazwy, no to są pierwsze pomysły, które przychodzą do głowy, prawda? Powielanie tych schematów, które gdzieś są wokół nas, prawda? A jeżeli zgłasza się do mnie czy do jakiejś innej agencji brandingowej zajmującej się tworzeniem nazw, no to jest dobry sygnał, prawda? Że chcę coś innego, chcę coś bardziej oryginalnego, chcę coś unikalnego. Dobra, fajnie tu powiedziałeś o tym, że jeśli nie mamy tej strategii, oczywiście zachęcamy wszystkich, żeby ją posiadali, to przed wyborem nazwy warto sobie pomyśleć o tym, czy ja będę się stricte specjalizował w tym, w czym specjalizuję się teraz, czy co to mi się poszerzy, zmieni i tak dalej, i tak dalej. Jakie jeszcze rzeczy warto przemyśleć sobie
przed tym procesem wyboru. Jakie rzeczy warto przemyśleć? Jakby kluczowe znaczenie ma właśnie, to jest jakby absolutny fundament. Ta kwestia nazwa uniwersalna czy nazwa bardziej merytoryczna. Następnym jakby też istotnym elementem jest jakby zasięg działalności, który przekłada się na przykład na weryfikację poszczególnych nazw. Jeżeli na przykład ktoś w działalności transportowej wychodzi poza Polskę, prawda, gdzieś będzie jeździł aż pod na daleki wschód, no to bardziej wskazana byłaby domena globalna, .com, prawda, niż PLK, więc weryfikacja, i szerszy zakres weryfikacji, nie tylko w obrębie naszego kraju, w obrębie Polski, więc i to też oczywiście znowu wracamy do tematu strategii, bo często jakby na dzień dzisiejszy, zaczynając działalność, klient nie jest w stanie powiedzieć, czy ze swoimi produktami czy usługami będzie wychodził za granicę za x lat. Może będzie, może nie będzie. Tak? I to też na przykład ma znaczenie dla języka wykorzystanego w nazwie. Tak? Kolejny istotny element. Język polski siłą rzeczy ogranicza nas do polskiego rynku, prawda? No bo to nie jest język typu angielski, który wszędzie będzie rozumiany. No i tutaj też pojawiają się, tutaj możemy podać taki przykład, myślę, że dosyć wyrazisty, cinciarz.pl, prawda? Internetowy kantor. No generalnie nazwa jest całkiem ciekawa, ale chyba głównie dla tych, którzy wiedzą, co w ogóle to słowo cinciarz znaczy, prawda? A to tak naprawdę coraz już mniej ludzi wie, no bo to gdzieś tam się działo w dawnym czasie, ja to tak przez mgłę kojarzę, można powiedzieć bardziej od rodziców, wiem, kto to jest cinciarz, prawda? No bo cinciarz to byli ci panowie, którzy gdzieś tam pod peweksami stali i chcieli, i wymieniali, że tak powiem, tak na ulicy walutę, prawda? Złotówki na dolary, i to słowo cinkciarz wzięło się stąd, że oni mówili change cash, cin, czyli tak spolszczali to na cinkciarz, prawda? No i jest cinkciarz, prawda? I cinkciarz parę lat temu chciał, wyszedł za granicę, no ale z nazwą cinkciarz w ogóle nie miało racji bytu, no bo za granicą, no bo to w ogóle totalnie byłoby niezrozumiane i co? Konoksja, to się na za granicą cinkciarz to bardzo uniwersalna nazwa, praktycznie pasująca do wszystkiego i spoko, konoksja. Więc język nazwy to też jest bardzo istotny element. No, często myślę, że chociażby w branży gastronomicznej tu nawet jeżeli ktoś przychodzi do mnie i nie ma tej strategii, to jeżeli otwiera jakiś tam lokal, nie wiem, smażalnię, ryb w wózce, no to wysoce prawdopodobne, że ja mu życzę jak najlepiej, ale prawdopodobnie nie będzie otwierał nagle smażalni za 10 lat w Miami, prawda? Więc jednak nazwa wykorzystująca język polski, jakąś grę słów w języku polskim, jak najbardziej się sprawdzi. No ale w przypadku branży transportowej, wracam do tego przykładu, bo to jednak tutaj akurat nawet małe jednoosobowe działalności, które zaczynają tego typu działalność, no i jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, więc tutaj jednak bardziej uniwersalne językowo, czyli raczej angielska, ewentualnie łacińska nazwa miałaby rację bytu. To są te elementy, można powiedzieć, które na które na pierwszym planie trzeba wziąć pod uwagę. Myślę o nazwie. Okej. A gdybym teraz na przykład chciał sobie zweryfikować, tak powiedzmy na szybko, czy obecna nazwa mojej firmy jest spoko, czy też powinienem, wiesz, ją zmienić, bo być może ona jest przeszkodą na drodze do zrobienia czegoś więcej z marką, z marketingiem, ze świadomością i tak dalej. To są jakieś takie, nie wiem, pytania albo rzeczy, nad którymi się powinienem zastanowić? Czy ja mogę to w ogóle zweryfikować jakoś? Odpowiedzi na pewno znalazłbyś w strategii, prawda, swojej, która ci powie, gdzie jesteś teraz, gdzie będziesz za x lat. Wiesz co, ja tego typu weryfikacje, można powiedzieć, zacząłbym przede wszystkim od takiej zdroworozsądkowej weryfikacji w Google, tak? No bo masz różne rejestry firm, rejestry znaków towarowych, które też tam warto oczywiście prześledzić, pewnie później o nich też powiemy, ale nie zaczynałbym od nich, bo często przy tego typu kwestii często słyszę, ktoś od razu wymienia listę, sprawdź tutaj urząd patentowy, sprawdź to, sprawdź tamto. Tylko zauważ, jeśli na przykład szukasz nazwy, przykładowo, nie wiem, wymyślisz sobie nazwę dla sklepu jakiegoś tam zielony kabaczek, no to wpisujesz ją w tym rejestrze przedsiębiorców, wpisujesz ją w urzędzie patentowym, no i wyskakuje ci, że tej nazwy nie ma, myślisz sobie, o jest super, mogę ją brać, mogę ją nawet zastrzegać jako znak towarowy, no bo jej nie ma, prawda? No i okej, tylko że rzecz polega na tym, że tego typu rejestry jakby sprawdzają nazwę, tak to co wpiszesz, to ci wyskoczy na identyczność, prawda? A
dlatego zacząłbym od zdroworozsądkowej weryfikacji w Google. Co w ogóle mam na myśli tutaj zdroworozsądkowej? No, każdy przypadek jest indywidualny, ale chodzi o to, że wpisując dane słowo w Google'ach, jeżeli jego nie ma, to często Google, tak no, siłą rzeczy ten robot wyszukujący, podpowiada ci jakieś inne wyniki. I na przykład może się okazać, że istnieje nie zielony kabaczek, ale na przykład zielone kabaczki, prawda? Coś, co jednak zbyt blisko byłoby twojej nazwy, i mogłoby stwarzać ryzyko, że jedna marka by była mylona z drugą, może się nawet okazać, że zielone kabaczki są zastrzeżone, no ale tego nie mogłeś wiedzieć i nie sprawdziłeś, bo wpisałeś liczbę pojedynczą, a to jest liczba mnoga, prawda? Więc od tego bym zaczął, ponieważ czasem przedsiębiorcy może się wydawać, prawda, że wchodzę w tą działalność, to czy robiłem już, robię w tej działalności na etacie od iluś lat, no to znam rynek, przecież wiem, o co chodzi, prawda? Tylko rzecz polega na tym, że my teraz już jakby nie możemy ograniczać się tylko do naszego otoczenia lokalnego rynku, tylko musimy brać pod uwagę szersze spektrum działania, nie tylko pod kątem tego przyszłego rozwoju, o którym wcześniej wspominaliśmy, ale chociażby pod kątem jakiegoś bezpieczeństwa prawnego danej nazwy. No bo jeżeli w mojej okolicy nie ma nazwy takiej i takiej, to nie znaczy, że nie ma jej na drugim końcu Polski i może być nawet zastrzeżona, prawda? Więc to trzeba sprawdzić, to warto zweryfikować, zanim się w ogóle cokolwiek tam zajmie decyzję, prawda? Mhm. To fajnie, że nawiązałeś do tego zastrzeżenia. Bo ja często z klientami jakby się spotykam, mamy taką dyskusję, rozmowę, czy warto zastrzegać nazwę już teraz, czy poczekać, czy może w ogóle nie warto tego robić, czy może zawsze warto to robić. Znaczy wiesz, ja nie jestem rzecznikiem patentowym, bo na pewno by zapytał rzecznika patentowego, to od razu by ci odpowiedział, że tak, warto już od razu i teraz. Ja to trochę podchodzę do tego bardziej, nie wiem, zdroworozsądkowo może nie mniejsze, to jest dobre słowo, ale no jeżeli rzeczywiście z punktu widzenia, no z punktu widzenia przedsiębiorcy, no i zobacz, otwarzasz sobie jakąś małą działalność, która budowlankę, która będzie działała na terenie jednego województwa sobie tam opolskiego, czy jakiegokolwiek innego, no to czy ci naprawdę jest potrzebne zastrzeżenie nazwy? No moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ nie planujesz, no jeśli nie planujesz ekspansji globalnej, jeśli nie idziesz w tym kierunku, no to nie jest to jakby wymóg, że jakby bez zastrzeżenia to w ogóle ta twoja nazwa, że tak powiem, straci rację bytu, bo też zauważ, że w naszym jakby kraju, w sensie w Polsce nie ma formalnego zakazu posługiwania się tymi samymi nazwami. No, oczywiście nie mówię tego jako zaletę, no bo to jest jakby pewnego rodzaju problem, że mamy kilka tysięcy na przykład firm nazwanych Marbut, tak? Bo to gdzieś tam sobie jakiś czas temu sprawdzałem, czy Tombut i tak dalej. Prawda? No jakby nie tędy droga, oczywiście, że nie o to chodzi. Niemniej wracając do tego jakby pytania, no tak, uważam, że nie każdy od razu potrzebuje zastrzegać tą nazwę. Zastrzeżenie nazwy jest istotne, bo daje ci to poczucie bezpieczeństwa, prawda? Daje ci to poczucie bezpieczeństwa, że wiesz, że nikt twoją nazwą twojej nazwy nie wykorzysta, nie będzie się nią posługiwał. Daje ci komfort, to umocowanie prawne, więc ono ma znaczenie, tylko wszystko zależy od tego, gdzie będę działał, jaki będę miał zasięg działalności. No i też oczywiście, jakie produkty czy usługi będę oferował. No jeżeli jest to jakiś tam wysoko konkurencyjny rynek, no to i wchodzę z jakimś produktem i istnieje ryzyko, że rzeczywiście ktoś zaraz będzie chciał mnie skopiować, tak? No bo wchodzę na przykład z czymś zupełnie nowym, prawda? Z czymś, czego jeszcze nie było. To jak najbardziej, oczywiście, że tak, ale jeśli otwieram kolejną działalność transportową czy budowlaną, która no jest dosyć podobna, no nie szukujmy się do innych, no to temu panu nie jest od razu potrzebne zastrzeżenie nazwy. Tak osobiście to uważam. Zdaję sobie sprawę, że rzecznicy patentowi pewnie by się teraz tutaj za głowę złapali, mówi, coś pan mówi, przecież on zawsze trzeba zastrzegać, więc jak pewnie kiedyś zaprosisz do strategicznych piątków jakiegoś rzecznika patentowego, no to na pewno tam inną wersję, inne podejście tutaj usłyszysz, ale z drugiej strony też istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorcy, który rozpoczyna działalność, to są te koszty, prawda? Jeżeli oni nie mają kosztów, nie mają środków jeszcze na stworzenie tej strategii, to zastrzeżenie nazwy, no to też są koszty przecież, tak? No bo to jest, jeśli zastrzegasz statut, to i tak musisz ponieść koszty w urzędzie patentowym, a jeśli robisz to przez rzecznika patentowego, no to też oczywiście to kosztuje, bo jeszcze on zrobi badanie zdolności rejestrowej, które też kosztuje, więc to wszystko są koszty. A jeżeli przedsiębiorca na początku, a każdy przedsiębiorca zawsze tak jakby ma ograniczone koszty siłą rzeczy, więc na początku nie, ale później, tak jak powiedziałem, wraz z rozwojem, wraz z tym, gdzie będę,
gdzie będę za jakiś czas i co planuję robić z tą nazwą, z tą marką moją, to wtedy jak najbardziej warto pomyśleć o zastrzeżeniu nazwy. Okej, okay, super. Znaczy ja znam rzecznika patentowego, jednego z którym współpracuję, który dwa razy powiedział, że nie warto. Więc są porządni ludzie w tym zawodzie. Tak, no ale tutaj się zgadzam. Myślę, że ten aspekt takiego wprowadzania jakiegoś nowego produktu plus wysoka konkurencyjność w branży plus to, że mamy jakiś budżet w ogóle marketingowy, żeby być zauważeni z tą nazwą i żeby zdenerwować po prostu konkurencję, no to... No tak, no też zauważ, jakiś czas temu był taki case taki napój, on się nazywał John Lemon jak cytryna, prawda? I ta nazwa była zastrzeżona i jeśli dobrze kojarzę, nawet była zastrzeżona nie tylko w Polsce, ale była zastrzeżona jako unijny znak towarowy. Niemniej właściciele pewnego pięknego dnia dostali pismo z pokaźną liczbą pieczątek kancelarii prawnych, za którymi stała Yoko Ono, czyli była żona Johna Lennona. I no, tak streszczam i upraszczam, ale z tego pisma wynikało, że nas guzik obchodzi, że ta nazwa jest zastrzeżona. Tam jest jakby imię mojego męża wykorzystywane i proszę przestać to robić, bo będziecie mieli problemy. Tak? I nazwa była zastrzeżona, no ale właściciele po prostu to chcieli uniknąć tej batalii prawnej, chcieli uniknąć przepychania się z prawnikami gdzieś z Nowego Jorku, prawda, jakieś wielkie kancelarie. No i co? No i odpuścili. Teraz mamy markę On Lemon, prawda? Że już nie ma tam John, jest po prostu włączanie On Lemon. Także to jakby oczywiście nie podaję jako kontrargument, że nie zastrzegać, bo to nic nie daje, tylko różne mogą być sytuacje. John Lemon, gdyby sobie pewnie był jakimś małym, lokalnym napojem, który gdzieś tam sobie tylko popijamy gdzieś nad jeziorem na Mazurach czy gdzieś, prawda? No to pewnie nawet, no bo skąd Yoko Ono mogłaby się o tym dowiedzieć, czy to nie kancelaria, prawda? No ale ta marka miała ambicje, wyszła dalej, zarejestrowała znak, no już w tych rejestrach ta nazwa była, prawda? No to już była podstawa, żeby coś w tym temacie zrobić. No, no, tak. Bardzo fajny przykład, obrazujący właśnie to, że musi stać za tym. I wytrwałeś, prawda? No bo wiesz, no bo dostajesz tego typu pisma, gdzieś jakieś prawnicy, jakieś w ogóle wielkie kancelarie, wielkie nazwiska, no i ty sobie myślisz, no Boże, co ja mam tutaj zrobić, prawda? I jak to w ogóle do tego podejść, prawda? Skoro nazwa jest zastrzeżona. No kurczę, nazwa jest zastrzeżona, a wy i tak macie do mnie tutaj o to pretensje, prawda? Dobra. Tak trochę jesteśmy przy budżetach marketingowych, to mam pytanie o te nazwy takie bardziej abstrakcyjne, które na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut ucha nie mówią nam, czym zajmuje się dana firma. I teraz stawiam tezę, że takie nazwy są dobre, o ile masz dużo pieniędzy, żeby zbudować świadomość wśród swojej grupy docelowej, że ta firma zajmuje się tym, nie? Żeby mieć kasę po prostu na budowanie świadomości marki i że jeśli tej kasy nie masz, to raczej takie nazwy sobie powinieneś darować. Co myślę, o tym myślisz? Podpisałbym się potem obiema rękami, bo tak dokładnie właśnie w ten sposób też to przedstawiam klientowi. No, czy no, nazwa abstrakcyjna też ma jakby więcej, można powiedzieć, zalet i wad też, no bo wiadomo, każdy kij ma dwa końce. No, nazwa abstrakcyjna jest tyle fajna, że rzeczywiście no, to jest ten, wcześniej wspomniałem o tym kierunku, uniwersalny czy merytoryczny. No, nazwa abstrakcyjna jest no, mega uniwersalna, no bo nie mówi w ogóle o niczym praktycznie, znaczy nie ma, inaczej, nie ma słowa, które nie mówią o niczym, tylko chodzi o to, że ta nazwa jakby jest zlepkiem sylab, prawda, który po prostu ma dobrze brzmieć, to jest jakby główne zadanie nazwy abstrakcyjnej i fonetycznie oczywiście w jakiś sposób pasować do branży czy do profilu działalności. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, szukamy nazwy dla jakiejś tam marki kosmetycznej, no to lepiej, żeby ta nazwa abstrakcyjna była taka bardziej miękka, żeńska, kobieca, chociaż oczywiście to nie jest standard, prawda? Jakby ja mówię o jakimś pewnym schemacie. Jeżeli tego typu nazwa kosmetyczna, no to załóżmy, nie wiem, z jakąś końcówką, jakieś może coś nawiązanie do języka włoskiego w warstwie brzmieniowej. No nie wiem, jeśli to ma być jakaś tam firma IT, coś technologii, no to coś bardziej twardszego brzmieniowo, nie wiem, może coś z inspiracji jakaś ze Skandynawii może przyjść i tak dalej, prawda? Więc to jest fajne w nazwie abstrakcyjnej, że rzeczywiście nic nie mówi o tym, czym to jest fajne, niefajne, bo nic nie mówi, więc jeżeli nawet zupełnie nam się profil działalności zmieni za jakiś czas, no to nazwa pozostanie praktycznie prawdopodobnie aktualna, no bo to jest jakby jej specyfika. No ale tak, rzeczywiście, zdecydowanie więcej wysiłku będzie kosztowało budowanie
wysłanie tego komunikatu do odbiorcy, co stoi za tą nazwą. No bo tak jak wspomniałem wcześniej, jednym z istotnych elementów nazwy jest to, żeby ona coś powiedziała. Więc teraz może powiedzieć, no to zaraz, halo, halo, jestem niekonsekwentny, no bo ta nazwa abstrakcyjna nic nie mówi. No nie do końca, bo nazwa abstrakcyjna w warstwie znaczeniowej rzeczywiście nie mówi nic, ale w warstwie brzmieniowej mówi coś, a mianowicie ma w warstwie brzmieniowej wpasowywać się do branży, do profilu działalności, no a reszta roboty rzeczywiście już jest po twojej stronie, po stronie przedsiębiorcy. Powiedzenie, co to jest za komunikowanie odbiorcy, co to jest za usługa, co to jest za produkt, żeby rzeczywiście powiązać ten produkt z tą konkretną nazwą. No też te nazwy od... W mojej ocenie, i też nie tylko w mojej, nazwy powstają nazwiska. Też możemy zakwalifikować jakie nazwy abstrakcyjne, no bo zauważ, że samo nazwisko no też nie mówi ci, prawda, co to jest za profil działalności, tak? To ten Harley Davidson, czy Opel, czy Ferrari. No teraz słysząc tę nazwę od razu, wiążemy ją z konkretnym produktem, ale to oczywiście wynika ze tej zbudowanej marki. Nazwa jako samo słowo nie mówi nic konkretnego. Więc tak, rzeczywiście, wtedy trzeba liczyć się z większym budżetem. Ale też to jest jakby duży, ważna zaleta tej nazwy abstrakcyjnej, no i unikalny charakter, prawda? No bo jeżeli bazujemy na zupełnie nowym słowie, tworzymy nowe słowo, no to wysoce prawdopodobne, że ono rzeczywiście, że takiego słowa nie ma, nie istnieje, prawda? Jeżeli bazujemy na jakimś istniejącym słowie, z symbolu, skojarzeniu, czymkolwiek, no to zawsze w jakiejś konfiguracji ono gdzieś już funkcjonuje z innym przerostkiem, wiadomo, ale gdzieś funkcjonuje. Jeżeli natomiast jest zupełnie nowe słowo, no to zaletą tego typu nazwy jest to, że ona będzie kojarzona tylko i wyłącznie z twoją marką, prawda? I w tym przypadku, to jeszcze nawiązując do twojego wcześniejszego pytania, zdecydowanie warto pomyśleć o zastrzeżeniu tej nazwy, prawda? No bo jeżeli to jest tak unikalna nazwa, no to od początku do końca chcę, żeby była ona moja i tylko moja, więc jak najbardziej warto pomyśleć o jej ochronie prawnej. Tak. A jak w tym zestawieniu broni się marka Apple? Bo tu mówiłeś, że brzmienie ma znaczenie, że powinno jakoś nawiązywać do branży i tak dalej. A ta marka, w sumie uznawana za najbardziej rozpoznawalną, najwięcej wartą markę, to się jakoś broni? To jest taki ciekawy przykład nazwy, bo często moi klienci, pewnie nie tylko moi, ludzie szukający nazwę, często słyszę od nich, że właśnie szukają czegoś takiego jak Apple. Prosta, uniwersalna. I w ogóle taka tego typu. Tak? Tylko oczywiście to jest ten problem, który ty, zajmujący się marketingiem, ja i inni siedzący w temacie, wiedzą o co chodzi. Oni nie patrzą na tą nazwę przez pryzmat nazwy jako słowa, no bo jako słowo to jest najzwyklejszy owoc, najzwyklejsze jabłko, tylko patrzą przez pryzmat zbudowanej latami marki. Prawda? Słysząc nazwę Apple nie widzą owocu, tylko widzą te wszystkie innowacje, technologie, technologiczne nowinki, Steve'a Jobsa, prawda? Bo to się z tym kojarzy. No, ja jakby tutaj też, może to komuś się przyda, a może nie, no jakby, bo... Nie, absolutnie nie możemy mieć naturalnej pretensji do człowieka nie siedzącego marketingu, że w ten sposób odczytuje nazwę, prawda? No bo to tylko i wyłącznie świadczy o sile marki, prawda? Że ona została tak fajnie zbudowana, że kojarzysz Apple nie z jabłkiem, tylko z tym. Niemniej ja na przykład, żeby spróbować pokazać klientowi jakby to rozróżnienie, mówię, mam taki powiedzmy test jabłka i gruszki, bo mówię, no dobrze, no to może gdybym panu zaproponował nazwę właśnie powiedzmy gruszka per czy śliwka plum, to co by pan na to powiedział? Prawda? No prawdopodobnie popukałby się pan w głowę, gdybym zaproponował panu tego typu nazwę, no bo to jest zwykły owoc, prawda? I wtedy, no tak, rzeczywiście, nie? Bo też, wiesz, często ludzie, jednym jakby z takich dla mnie też pewnego rodzaju wyznaczników przy tworzeniu nazwy i oczywiście nie tylko moim, jest prośba o wskazanie jakichś nazw, czy to z branży, czy spoza branży, które zdaniem klienta są fajne, udane jako słowa, no ale bardzo często wśród tych nazw, nie wiem, pojawia się Audi. I dlaczego Audi? No bo jeżdżę Audi, prawda, ma Audi i ten. No nie dlatego, że musi podać to słowo, tylko dlatego, że jeździ Audi, prawda? I oczywiście analogicznie jest Apple. Tutaj on, nie jest to nazwa abstrakcyjna, no ale z drugiej strony no, nie zdecydowanie zajmuje się przetwórstwem owoców, więc możemy ją jakby tutaj w ten sam sposób potraktować, czyli potrzeba no, dużo czasu, dużo wysiłku, dużo zaangażowania i dużego budżetu, żeby wypracować powiązanie z takim, a nie innym produktem. Chociaż też zauważ, że Apple zdaje się do 2007 roku miał dopisek komputer. Tak dopiero w 2007 albo 2006 zrezygnował z tego dopisku. Czyli to też nie była do końca aż tak mega uniwersalna nazwa wtedy, bo jednak
chcieli, żeby to wiązało się jednak z technologią, a nie z sadownictwem, prawda? Teraz już no, zbudowali tą markę, doszli do wniosku, że już wszyscy wiedzą, o co chodzi, zrezygnowali z komputera i został sam Apple. Okej, okay. Dobra, to jeśli nie nazwa abstrakcyjna, to jaka? Znaczy, no, jakie mamy inne opcje do wyboru, jeśli nie idziemy? Mamy trójpodział władzy, tutaj mamy trójpodział nas. Oczywiście można to jeszcze bardziej, że tak powiem, skomplikować, czy ten, ale dla uproszczenia byłyby to trzy kategorie, czyli nazwy opisowe, takie, które wprost nazywają, czym dokładnie firma się zajmuje, czy jaki produkt, jaką usługę oferuje. Wspomniane wcześniej na przykład centrum kredytowe, tak, czy nie wiem, pizza La Pizza, perfumy 24, Dachbud, tak, no tu wiadomo, o co chodzi. Jednoznacznie nazwana usługa bez jakiejś wielkiej finezji. No tego typu nazwy no, mają Niku zdolność odróżniającą. Tym samym, jeżeli ktoś myśli na przykład o zastrzeżeniu jej, wysoce prawdopodobne, że będzie miał z tym problem, ponieważ nazwy opisowe są trudne w zastrzeżeniu. Nie są niemożliwe, bo oczywiście to jakby wszystko zależy. Możesz zastrzegać nazwę jako znak słowny, ale możesz też jako znak słowno-graficzny, czyli w zestawieniu z logo i w tym momencie ma większe szanse na zastrzeżenie w takiej formie, w takim kształcie. Niemniej, no... Co podobne do siebie, no bo jeżeli nazwiemy się tam, nie wiem, e-perfumy, to ktoś zrobi, inny zrobi sobie i-perfumy i no nie będę mógł mieć do niego kompetencji, no bo samo słowo perfumy no jest słowem, które można zastrzec, prawda, jako słowo, jako słowo, jako nazwę. Potem mamy drugą kategorię, byłyby nazwy skojarzeniowo-symboliczne. To jest bardzo szeroka kategoria nazw, gdzie zamiast tego nazwanego wprost produktu czy usługi, pokazujemy go przez pryzmat jakiegoś skojarzenia, jak sama nazwa mówi, bądź symbolu, przykładowo nie wiem, Hestia, tak, ubezpieczenia, przez pryzmat bogini ogniska domowego, tak, z mitologii greckiej. Puma, tak, no, szybkość, zwinność, dynamika, wspomniane wcześniej expander, prawda, czy zamiast centrum kredytowego, to mamy expander, czyli rozwój, krok dalej, prawda. To jakby. Niektórzy jeszcze osobno też klasyfikują jednak te nazwy od nazwiska, ponieważ jest to bardzo szeroki, bardzo naprawdę często o to często pytają. Ludzie często, gdzieś jest w nich takie pragnienie. No, też mu się nie dziwię, no bo każdy gdzieś chce cząstkę siebie zachować, prawda, dla potomności, tak? I jeżeli ma te nazwy, otaczają go też nazwy, które powstały od nazwisk, no to sobie myśli, no to może i ja w ten sposób też tak zrobię. Ale no, gdybyśmy rozpatrywali taką nazwę, powstało nazwiska stricte przez jakby przez pryzmat słowa, no to musimy ją zakwalifikować jako nazwa abstrakcyjna, ponieważ ta nazwa nic konkretnego nie mówi, no chyba, że na przykład pan się nazywa Gotowała i otworzył piekarnię, bo rzeczywiście w Gdyni jest taka piekarnia, no to ma sens, prawda, no bo to jakby współgra. Oczywiście nazwę, imię czy nazwisko też można w jakiś sposób ciekawie ograć w nazwie i w tym momencie jakby połączyć tę jedną kategorię z drugą, bo ten trójpodział, o którym wspomniałem, to też jest dosyć płynny, można jedno łączyć z drugim. No, na przykład, wracając do przykładu imienia czy nazwiska, no mamy na przykład dzielarnię Baby Agi, że tam jest imię, bo sam sklep Aga, no to nie ma w tym finezji, że tak powiem, prawda, i to nie jest to, czego byśmy oczekiwali, ale już dzielarnię Baby Agi, no robi zupełnie inną historię, bo jedno z tego mamy właścicielkę, mamy jej imię wpisane, a i zarazem mamy jakąś baśniową opowieść na ten temat. Więc to są trzy kategorie, ale od nich można powiedzieć, mogą prowadzić drogi do rozmaitych już pomysłów. Możemy na przykład skupić się na tej korzyści wynikającej z wykorzystania mojego produktu czy usługi, co jest wyzwaniem, ponieważ znowu nazwa jako ten symbol firmy, tak jak wspomniałem wcześniej, a nie opis działalności, musi odwołać się do tego, co najważniejsze, do samej esencji. I tutaj na przykład moim ulubionym przykładem jest nazwa magazynów samoobsługowych Les Mes, tak? Ponieważ w ogóle nie mówię o magazynie nic, nic o przestrzeni jakiejś hali, tylko mówi mniej bałagano, prawda? I w ogóle jeszcze ta rymowana konstrukcja, dwa krótkie jednosylabowe słowa, no sprawiają, że to jest właśnie fajna nazwa, tak? Aż pamiętam, kiedyś napisałem właśnie do CEO Les Mes, żeby mi powiedział w ogóle skąd ten pomysł na tą nazwę i powiedział mi, że sam na to nie wpadł, tylko mu się dobrze kojarzy Ogilvy, agencja tą nazwę wymyśliła, bo też często tego typu słyszę opinie ze strony przedsiębiorców, że przy szukaniu nazwy czasem jednak przydaje się to takie spojrzenie z zewnątrz, prawda? Jakby siedząc w tym temacie, wiadomo, mamy ten tak zwany trące wiedzy, prawda? Że gdzieś tam
chcemy po pierwsze za dużo powiedzieć, no bo przecież znam się na tym, znam się na tym, znam się na tym, robię to, 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 no to, no to, to wszystko musi być w nazwie, prawda? No i powstaje Zrem, Mar, Bud, Lech, Tech, prawda? I jakby i to nie o to chodzi, prawda? A jeżeli gdzieś z zewnątrz ktoś na to spojrzy, no to gdzieś tą esencję jest w stanie wyłuskać, prawda? Z tymi nazwami od imion czy nazwisk, to, no, to też czasem trzeba uważać na to, co dane imię i nazwisko może znaczyć w innym języku, prawda? Bo to też jest ważne, żeby nie narazić się na jakąś śmieszność czy na jakieś niepożądane skojarzenia, które mogą wynikać z danego słowa. No, na przykład parę lat temu, to już było kilka lat temu, w Krakowie był taki hotel, który cieszył się wyjątkową popularnością angielskich turystów, no ale ta popularność nie wynikała z tego, że on miał jakąś fajną architekturę czy ceny wyjątkowo korzystne, tylko chodziło o nazwę, ponieważ Anglicy uwielbiali sobie robić zdjęcia pod tym hotelem, nazywał się Bonner Palace, w dosłownym tłumaczeniu pałac sterczącego członka, bo tak to dosłownie oznacza. Gdzieś geneza tej nazwy była, że sięgała do nazwiska, niemniej prawdopodobnie nie doszło tutaj do tej weryfikacji zdroworozsądkowej, o której wcześniej wspomniałem, prawda? Bo nie każdy musi znać wszystkie języki, nie każdy musi znać wszystkie słowa, prawda? A gdybyś pisał to sobie słowo w wyszukiwarkę po prostu, tak zobacz, ktoś pisał po prostu w ten rejestr przedsiębiorców, rejestr zastrzeżonych znaków towarowych, no i nie wyskoczyła mu na nazwa, więc mówi, okej, jest dobrze, idziemy w to, ale wystarczyłoby wpisać w wyszukiwarkę i od razu, no, na pierwszych, że tak powiem, wynikach wyszukiwania jest tłumaczenie tego słowa i zdecydowanie niekorzystne dla marki. Więc no z tym też trzeba uważać, to też trzeba brać pod uwagę. Oczywiście, znowu podkreślam to słowo zdroworozsądkowo. Jeżeli dane słowo by, nie wiem, w języku ormiańskim oznaczałoby coś negatywnego, a ty działaś w Polsce, no to raczej nie byłoby to dyskwalifikujące dla tej nazwy. No ale jednak język angielski, a tutaj mówimy o języku angielskim, no jest takim uniwersalnym językiem, powszechnie znanym, więc tutaj jednak warto to brać pod uwagę, warto nad tym się zastanowić. Hotel oczywiście zmienił nazwę i teraz to się nazywa Pałac Bonnerowski. Okej, okay. Lepiej. Jak o tym opowiadasz, to brzmi na turbo skomplikowana, nie? Pierwsza moja myśl, jakby to od razu najlepiej pójść do specjalisty i się nad tym nie głowić, co zresztą uczyniłem dwa razy, mieliśmy okazję współpracować. I druga taka moja myśl, zastanawiam się, ile czasu trzeba poświęcić, żeby nazwę znaleźć. Liczyłeś kiedyś tak średnio, albo masz jakieś... Wiesz co, to dużo zależy tak naprawdę od komunikacji z klientem i od tego, od wsadu. Im więcej włożysz, tym szybciej i łatwiej jesteś w stanie coś z tego wyjąć, prawda? Ale jakby no siłą rzeczy, jakby no są klienci i te, no nie mogę im się dziwić, choć jakby łatwiej byłoby jednak z nimi więcej rozmawiać, ale są klienci, którzy wychodzą z założenia, no płacę, żądam, więc jeżeli zamawiam nazwę, to jakby ktoś zamawia u mnie nazwę czy w jakiejś agencji, to wiem, że po prostu, jeżeli mu się nie podobają propozycje, no to odrzuca je, ale brakuje tu feedbacku, prawda? Jeżeli jest dobry feedback, to mi się podoba, to mi się nie podoba. W tym kierunku możemy spróbować jeszcze porzeźbić, a ten zupełnie odpuśćmy, a może to, a może tamto. Im lepszy feedback, tym szybciej jesteśmy w stanie wypracować właściwy kierunek i stworzyć tę odpowiednią nazwę. Natomiast jeżeli nie ma tego feedbacku, tak jak wspomniałem, no są klienci, no i to rozumiem, okej, no płacę, żądam, prawda? Dostaję propozycję, odpisuję, nie podoba mi się nic. No to nie ma feedbacku, trzeba szukać dalej. Wtedy ten proces trwa dłużej. Może trwać kilka tygodni, kilka miesięcy. Czasem może się zdarzyć, że nie wybierze żadnej nazwy, ponieważ na przykład, nie wiem, w międzyczasie sam wymyśli sobie nazwę, albo w ogóle pod wpływem moich bądź jakichś agencji pomysłów właśnie wpadnie na jakiś fantastyczny własny pomysł, prawda? Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, osadzając to w konkretnych ramach czasowych, naming to jest o tyle specyficzne jakby zajęcie, że przykładowo porównując to do tekstu, no piszesz, copywriter pisze jakiś tekst i wysyła klientowi, no to rzadko się zdarza, to oczywiście się zdarza, ale rzadko się zdarza, żeby odrzucił klient cały tekst w całości, prawda? No bo tak się rzadko zdarza. Raczej tutaj, tu zmienimy to, tam zmienimy tamto, poprawki, cyk, tak zaakceptowane. Natomiast w przypadku nazwy no mówimy o jednym słowie, to czasem to są tam dwa czy trzy słowa, ale mówimy o słowie. Więc też oczywiście zdarzają się przypadki, że okej, podoba mi się tutaj ta pierwsza część nazwy, to tylko dopracujmy inną końcówkę, inny przyrostek albo przedrostek.
ale to raczej są rzadkie sytuacje. Raczej jest tak, że no po prostu albo nazwa się podoba, albo nie. Więc teraz kluczowe znaczenie ma to, żeby wyciągnąć ze strony klienta informację, dlaczego mu się ta nazwa nie podoba, a dlaczego tamta może ewentualnie ją bierze pod uwagę i w którym kierunku iść, w którym iść. No przy wyborze nazwy ja też zawsze tak mówię, chcę przekonać moich klientów, że jakby wybór nazwy to nie jest ślub w Las Vegas. Nie? To jakby nie możemy podejmować takiego typu decyzji pod wpływem chwili, impulsu i emocji. Dlaczego? Bo tu wracamy do tego tematu, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Te nazwy nie mają, nie stoi za nimi jeszcze żadna marka. Więc chodzi o to, że klient dostaje nowe słowa, które są dla niego zupełnie nowym pojęciem, a ma się z nim, że tak powiem, utożsamić i zaraz wyobrazić sobie jako własną nazwę, która trafi na szyld, na wizytówkę, na stronę internetową i tak dalej. Ale to są nowe słowa. Nowe słowa, nowe pojęcie, za którymi nie stoi jeszcze żadna nazwa. Więc ja też zawsze klientom radzę przy wyborze. To odrobinę wydłuża proces, ale mimo wszystko ma przełożenie na efektywność, bo chodzi o to, żeby nie pod wpływem emocji, że tam się nie podoba, bo nie, tylko żeby oswoił się z tymi pomysłami, opatrzył się z nimi i wówczas podejmował decyzję, czy to, czy tamto, czy w tym kierunku, czy w innym. Ponieważ naprawdę tutaj często się zdarza tak, że już w pierwszym zestawie, bo agencje namingowe, czy agencje kreatywne, które zajmują się nazwami, zwyczaj pracują, przesyłają zestawy, tak jak i zresztą ja, w określonych pakietach. Tak dostaje klient pierwszy pakiet propozycji, po feedbacku dostaje kolejny i tak dalej, aż wybierze tą nazwę. I niejednokrotnie zdarza się właśnie tak, że na przykład po czterech czy pięciu zestawach klient wraca do pierwszej nazwy, do zestawu z pierwszej nazwy. Dlaczego? Bo właśnie nastąpiło to, o czym wspomniałem wcześniej. Oswoił się, opatrzył i nagle zaczął zaiskrzyło pomiędzy nimi a tą nazwą, prawda? Ślub w Las Vegas to jakby po dwóch tygodniach od tego ślubu w Las Vegas już szukasz kancelarii, żeby się rozwodzić, prawda? Czyli tutaj mówimy o rebrandingu. W przypadku nazwy trzeba ze sobą pochodzić chwilę, żeby wejść w ten związek, bo jednak nazwa jest dla klienta, w sensie dla klienta, mojego klienta, czyli dla tego grupy, dla jego odbiorcy, ale zarazem też dla niego. On musi się z nią też utożsamiać, bo będzie ją każdego dnia wymawiał, odmieniał przez wszystkie przypadki, podpisywał się w rozmowie, prawda, w telefonicznej, co wymieniał ją za każdym razem, więc musi ją czuć, musi się z nią utożsamiać, więc potrzeba chwili, żeby z tą nazwą się oswoić, opatrzeć i do niej przyzwyczaić. Więc może się zdarzyć, że nazwa powstanie już po jednym tygodniu, a czasem trwa proces dłużej. Wszystko zależy od wzajemnej komunikacji, zrozumienia. No i wtedy można znaleźć tą nazwę, która rzeczywiście klienta chwyci za serce. No, pamiętam, jak pracowaliśmy nad nazwą Straterize i jaki to był ciekawy proces. Chyba 2 miesiące od momentu, kiedy była decyzja, dobra, robimy nazwę, do momentu, aż wpadła nazwa Straterize, minęły 2 miesiące chyba. Nie wiem, czy ty pamiętasz, bo pamiętam, że twoim pomysłem było Stratę i że do tego dobrze by było dokleić drugi członk, który będzie mówił w jakiś sposób o wzroście, o efektywności i tak dalej, nie? I pamiętam, że tłukliśmy ten temat tam chyba z 2 tygodnie, potem my do wewnątrz ten proces przenieśliśmy i skończyło się na tym, że jak wracałem chyba z bety we wrześniu, to w Pendolino po prostu mi wpadło, nie? Bo był cały pełen przedział w Pendolino, dużo ludzi, hałas i tak dalej, więc się wyłączyłem. No nie, no takie zdarzają. Oczywiście zdarzają się tego typu olśnienia, ale sam widzisz, że jakby to olśnienie, można powiedzieć, wynikało z tej włożonej pracy. Twoja procesu, dokładnie, twoja podświadomość gdzieś tam cały czas tej nazwy szukała, chociaż też zdarzają się przypadki, bo takie, że gdzieś tam nazwa powstaje właśnie z przypadku. No ja czasem lubię zapytać się przedsiębiorców, skąd w ogóle ta nazwa, skąd ona się wzięła, żeby w samą nazwę wniknąć i jakby podrążyć ten temat. Gdzieś tam czasem dzwonię, czy pytam się i gdzieś tam po moim blogu co czasem na ten temat piszę. Kiedyś na przykład bardzo zależało mi, żeby skontaktować się z właścicielem firmy Grobokop, zajmującym usługami grabarskimi, no i jakby zapytałem się wprost pana Zdzisława, pamiętam, czy jest fanem Robocopa, a mówi, że wie pan, nie, ja po prostu szedłem do urzędu i kazali mi jakąś nazwę myśleć. No sobie pomyślałem, kopie groby, no to Grobokop, no po prostu, tak. I w ten sposób stworzył nazwę Grobokop, która gdzieś tam funkcjonuje, ta nazwa działa do dziś i jakby nie jest żadnym mitem, bo czasem w internecie spotkamy różne nazwy śmieszne, których nie ma tak naprawdę, ale Grobokop jest, istnieje, potwierdzam i rzeczywiście jakby no ma w sobie pewien ten potencjał, prawda, a zarazem fajnie nawiązuje do działalności, no ale powstała ta nazwa, no kopie groby, no to Grobokop, prawda, ale rzeczywiście
No jednak ten proces no ma znaczenie, no bo jakby wtedy powstaje nazwa nie z przypadku, tylko jakby wynika, prawda, z konkretnych przesłanek, które chcesz wnieść do nazwy i zarazem przekazać ją swoim odbiorcom, swoim klientom. No, to, ale to pokazuje, jaki to jest szalony proces trochę, nie? No, zdecydowanie, tak, jak z wszystkim, można powiedzieć, tak? No tak, tak, rzeczywiście, jak ktoś jakby po prostu przedsiębiorca, no jednak samemu sobie szuka tych nazw, no wiadomo, jakby tego typu usługi, które ja oferuję, to nie jest sprzedaż, nie wiem, ziemniaków na targowisku, wiadomo, że to jednak większość ludzi sobie samemu szuka nazwy, więc rzeczywiście, no gdzieś tam na chybił trafił, prawda, gdzieś coś kogoś zapytają, gdzieś coś podłapią i w ten sposób tworzą nazwy, no i często w ten sposób powstają nazwy te marbudy, transpole i tak dalej, prawda, ale jeśli prowadzisz to w jakieś określone, no w określone tory, to nawet jeśli w pierwszym zestawie czy drugim klient tej nazwy nie wybierze i wydaje mu się, że w ogóle idziemy w złym kierunku, to wcale nie się tak musi być, bo ja wtedy jakby już widzę, czuję, że okej, że on to odrzuca, no to będzie to w takim razie. Nie, i rzeczywiście to się sprawdza, tak? Za chwilę okazuje się, że klient okej, no jednak tutaj o, to już jest fajnie, nie? Tylko wiadomo, że to tak jak wspomniałem wcześniej, no to jest jedno słowo, które albo będzie się podobało, albo nie. I teraz to, dlaczego będzie się podobało, to też jest jakby istotna kwestia. Jeżeli tylko na przykład mu się nie podoba, bo zbyt kojarzy mu się z takim czy innym słowem, no to trzeba się zastanowić, czy to jednak jest dyskwalifikujące dla tej nazwy, tak? No bo rzecz polega na tym, że każde słowo, nawet to abstrakcyjne, będzie generowało jakieś skojarzenia i te skojarzenia będą różne. Nie ma słowa, które przywołuje tylko jedne skojarzenia. Tak, gołąb dla jednych jest symbolem pokoju, a inny może się kojarzyć z ptakiem, który mu zapaskudza taras, a komuś jeszcze innemu, nie wiem, z fajnymi wakacjami gdzieś, gdzie karmili z dzieckiem gołębie, prawda? Lis to jest symbol sprytu, ale zarazem jakiegoś cwaniactwa, prawda? Więc to nie jest też tak, że zawsze jakby musimy się liczyć z tym, że dane słowo zawsze generuje różne skojarzenia. Dlatego kluczowe jest to, żeby nie było to jakieś tego typu negatywne, wulgarne skojarzenia, jak wspomniany wcześniej hotel, tylko takie, które pasują w pewien sposób do nazwy i w większości kojarzą się z tym, co sobie założymy. Wszystkim nie będzie się nie będą się kojarzyły z tym, to jakby musimy się z tym liczyć. A wiadomo, przedsiębiorca jakby dostaje nazwę, czy osoba szukająca nazwy, korzystająca z usług ze wsparcia z zewnątrz, dostaje jakieś pomysły i też patrz, jakby rozpatruje je, można powiedzieć, w warunkach laboratoryjnych, no bo ma je w prezentacji i ten, a każda nazwa i jakby musi na tej podstawie podjąć decyzję, ale też musimy pamiętać, że każda nazwa funkcjonuje w jakimś kontekście, prawda, kontekście, który chociażby nazwie abstrakcyjnej może ułatwić zinterpretowanie branży, profilu działalności, prawda, kontekstem jest strona internetowa, wizytówka, czy chociażby sama wyszukiwarka, gdzie oprócz nazwy jest już kilka zdań, tam dwa, trzy zdania, prawda, które nakierowują cię na profil działalności, więc nazwa funkcjonuje w jakimś kontekście i to musimy jakby też brać pod uwagę, wybierając pomiędzy tym, tą czy inną propozycją, tym czy innym pomysłem. Jasne, super. Dobra, ja myślę, że wyczerpaliśmy temat nazwy. Oczywiście moglibyśmy pewnie o tym rozmawiać sobie bez końca, a jakbyśmy na warsztat jeszcze wzięli jakiś przykład do rozpracowania, to już w ogóle by było ciekawie. Ale myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję pogadać, bo miałem pomysł na jeszcze jedno pytanie, ale teraz w sumie stwierdziłem, że jak tak fajnie poszedł nam temat z nazwami, to ten temat rozpracujemy w osobnej rozmowie. Myślę tutaj o sloganie marki. Myślę, że o tym zrobimy osobną rozmowę, bo to też jest szeroki i ciekawy temat i też wielowątkowy. Pytanie, czy na koniec chcesz coś jeszcze powiedzieć. Jeszcze jakaś myśl może została niewypowiedziana. Ułatwi, ukierunkuje osoby szukające nazwy, ułatwi im znalezienie tej jedynej, tej właściwej nazwy, no bo sam wspomniałem wcześniej, że tak na pierwszy rzut oka może to się wydawać powiedzmy trochę chaotyczne, no ale jednak da się to sprowadzić do w jakieś ramy, zamknąć w jakichś ramach i na tej podstawie wypracować nazwę, więc co, życzę powodzenia osobom szukającym nazwy, bo skoro będą oglądali ten filmik, to wysoce prawdopodobne, że szukają tej nazwy, więc trzymam kciuki, żeby rzeczywiście taką nazwę znaleźli, która chwyci za ich i przekona odbiorców. Tak, jakby ktoś potrzebował twojej pomocy, to ja kontakt w opisie filmu do ciebie bezpośrednio wrzucę, czy to w formie linku maila, czy jakkolwiek w opisie na pewno kontakt do Konrada znajdziecie. Dobra, to dzięki ci wielkie za super rozmowę, fajnie się tego słuchało. No i mam nadzieję, że widzimy, słyszymy się przy okazji kolejnej rozmowy, bo już mam na nią pomysł. Thank you.
Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, to naturalnie zachęcam Ciebie do pozostawienia łapki w górę, udostępnienia być może tego materiału do innych osób, które być może szukają nazwy firmy i oczywiście do subskrybowania kanału, gdyż co tydzień wrzucam tutaj wartościowe treści. Jeden tydzień to jest rozmowa z gościem, drugi tydzień to jest odcinek, w którym ja dzielę się swoją wiedzą i swoimi konkretnymi technikami na to, jak działać strategicznie w obszarze marketingu, więc dzięki Ci, trzymam kciuki za Twoją dobrą nazwę firmy, marki i mam nadzieję, że widzimy się przy okazji kolejnych odcinków strategicznych piątków. Cześć!